Dobra ryba. Ten. Zobacz. Nie uciek. Dobra ryba. Ale silne one są. Daj. Zobacz, co ona robi. Jest. To może ten, co mówiłeś, że nie powtórzy. A jednak powtórzył. Fajny, piękny, dobry, zdrowy polski szczupak. Ty, zobacz to! Ja dziękuję! No, panie. Cześć! Witam was na kanale Marcin Kotowski Fishing. Zrobiło się chłodno, zrobiło się wiecznie, więc duże łowiska kolejny raz odpadły, a wybór padł na niewielkie jezioro położone w dole, otoczone lasem. Tam możemy sobie poradzić z pogodą. Czy poradzimy sobie z rybami? Na pewno będą grąże, na pewno będzie offset. A może zagra pierwszy stok i otwarta woda. Są ławice okoni. To są ewidentnie takie, bym powiedział, drobne okonki, wiesz? Musi ich być tumultum i muszą na nich żerować. No ale my dzisiaj bez okoniówek. Tak. Żeby nie kusiło, tylko grube zestawy i tylko szczupakowo. Zbroimy, rzucamy. Dwa takie same zestawy, bo nie. Zimno, naprawdę zimno. Jak ja mam mówić na takich spadach 3-metrowych, jak tutaj stanęliśmy na początek, to ja od razu szukam oliwki, o. Oliwki, a tak widzicie, o. Kuwetka podręczna z przynętami, sobie wybranymi już, mobilnie, i sobie 4 gramy założę do przodu, żeby można było po tym stopu łowić tym dużym okoniem. Na pewno żerują tu na tych okoniach i próbujemy. Kasta wziąłeś czy klasyczną? Klasyczną. No dobra, to Tomek klasyczną, czyli zwykły ripper na zwykłej korbie, lekko uzbrojony, a ja cast i troszeczkę większy ripper. Lekko dociążony na brzuszku, lekko dociążony na głowie oliwką. Pierwsze rzuty próbujemy. Oczywiście to nie świt, bo już się trochę spóźniliśmy, ale jeszcze ranek. 5 rano. To jeszcze ranek, trzeba było wstać o 2:30, żeby na łowisku być o 5:00. Tak to niestety jest. Trzeba się troszeczkę poświęcić i próbujemy złowić porannego szczupaka. I w sumie tylko porannego, bo czas mamy do południa. Od seledynka zaczynasz. No dobra, no i ja tak w sumie też seledynek. Był taki z pomarańczem, ciekawa przynęta. Podobnie chyba pomyśleliśmy, bo ja na dzień dobry, zobaczcie, też taką gumę podobną, pomarańczową, seledynową już sobie uzbroiłem na drugim zestawie. Także za chwilę też poleci do wody, będę opukiwał stok. Na razie zaczynamy od otwartej wody, od stoku. Później na pewno przestawimy się na gęste kapelony i popróbujemy troszeczkę offsetem, popróbujemy troszeczkę powierzchniowo. Ja dzisiaj też troszeczkę postaram się połowić mniejszymi przynętami, nie wiem jak Tomek, ale oprócz tych 18 i jakichś tam 14, 12, może na chwilę założę dzisiaj właśnie 10, żeby dać szansę tym mniejszym przynętom i porównać, czy one w ogóle nie będą chciały, czy będą chciały, czy będą chciały właśnie na małe, czy będą chciały na duże przynęty. Zobaczymy, czy uda się złowić szczupaka. Wiadomo, że każdy chce złowić dużą rybę, każdy chce złowić rybę 100 cm z plusem i wtedy warto łowić tymi dużymi przynętami, ale my dzisiaj tak w ogóle na szczupaka, także mogą nam nawet brać ryby na 60 cm na te mniejsze. Chodzi o zabawę, chodzi o dobrze spędzony czas, chodzi o to, żeby po prostu coś potargało na końcu tą naszą wędą, żeby była frajda. Także nie truję już. Próbuję złowić pierwszego szczupaka.
Jest. Pierwsze przypłynięcie na płytszą wodę i pierwszy rzut, zobacz. I branie. A tam byliśmy po tym głębokim kancie, zobacz, nic. Kamerka. No, włączone. Dobra ryba jest. Jestem. Zobacz, ole uciekł. Zobacz. Dobra ryba. Ale silne one tu są. Ale piękna, dobra ryba. Srebrnego założyłem. A. Jeszcze nie chcę. Daj. Zobacz, co ona robi. Piękna, na takim zestawie, ryba. Nie? Znaczy, jaka ona jest silna, zobacz. To nie jest, ja na siłę ją bym mógł wprowadzić, ale no, to też nie o to chodzi. To już kawał zestawu jest. Znaczy, to nie jest taka duża ryba na tyle, co chodziła. Tak. Fajny, piękny, dobry, zdrowy, polski szczupak. No ale na hol bym powiedział, że 90. A to taka dobra pod 8 dyszek ryba. Piękna jest. Dobra, wyciągam go, nie męczę. Polecenia przy pierwszej rybie? No zdziwiłem się, bo... No co, dopiero zaczęliśmy, ile łowimy? Pierwszy stoczek, 10 minut, mówię, a chodź tu na to płytkie, na to spokojne. To był pierwszy rzut i tak naprawdę znowu skraj kapelonów, to co były dwa filmy temu, tak trafiliśmy te ryby, że na skraju kapelonów były. I było dobre branie, takie naprawdę wyrywające kij z łapy. Czyli co, ryby z Zielska. Piękny hol. No co, zrobimy te kapelonki. Trzeba. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jedna. Już ją wam pokazuję. Wracaj. Ale piękna. Plamiak taki, nie? Fajny, tak. Tygrysek. Piękny gordion. Dobre branie było. Patrzę, że troszkę tutaj potem szalał, tak jakby kotwa się, ale może od tego odhaczania mojego rozgięła. Zostawię, na razie zostanę przy tym srebrze, bo tak pasowało mi do tej wody. Nie będę kombinował. A może tak byś ten podbieraczek, nie? No i co, robimy kolejny rzut. Tak właśnie podobają mi się to, że jest tak sporo tych uliczek, sporo takich pustych miejsc, nie? Takich miejsc, gdzie on może, że łatwo jest obłowić, a rybka może stanąć gdzieś na skraju. Nie są to takie mocno gęste kapelony, że tylko ci zostaje żaba, tylko ci zostaje offset. Można to zrobić normalnymi przynętami. Takie 1,5 metra wody, około 2. Zrezygnowałem całkowicie z obciążenia przodu, zostawiłem tylko stabilizację na brzuszku. I tak bez problemu mogę poprowadzić na metrowej wodzie taką przynętę. Branie atomowe? Tak, dobre branie. I musiał, wiesz, z impetem po prostu wyskoczyć do tego, nie? To nie było, że nieraz są te brania takie, wiesz, puknę, nie? No. Wyjdę, posmakuję, puknę. To było branie typu, wiesz, szybkie wyjście i mocny atak. Dobre haki kupiłem, takie japońskie. 25 zł 3 haki, ale wiesz co jest dobrego? Bo najgorszy jest moment tu, jak hak idzie i trzyma tą gumę, to wtedy te branie, ja zawsze musiałem tu wycinać, bo te branie tak jakby z oporem się dusi.
A o zasiak ktoś wyprofilował prawie w pionie. Tak. I tutaj nie ma nic oporu. Tak. No i wpłynęliśmy. No jeszcze myślałem, że bliżej staniesz, ale okej. Okay. Wpłynęliśmy w grążę Lowicho. Dobra, ja offsetem. A Tomasz żabą. Zobaczymy, czy. O tak, jak jest gęsty, ci powiem. Gęste kapelonki, to tym offsetem to tak tylko, o, kawałeczek może w pionie. Patrz, zahaczyłem, nie? Problem jest, żabką lepiej, nie? Połowić. Ale trochę tych oczek jest. Postaram się inaczej uzbroić tego offseta, zobaczcie. Znaczy uzbroić może nie, ale wycofujemy lekko przynętę i zatapiamy czubek. Wbijamy delikatnie czubek, wtedy na 100% nie zahaczymy. I ja teraz muszę poszukać uliczek. O! Ale daleki rzut, ale troszeczkę dalej jeszcze mogłem. I wtedy, o, ślizgam się jak żabką. O, i znowu po tych kapelonkach, chciałem bardziej z lewej, taka piękna uliczka, ja idę bokiem po gęstym. To też jest ważne, żeby właśnie lecieć tymi oczkami, bo one stoją na skraju, ale nas brzydko teraz obróciło, no. Tak to jest, jak ktoś łowi na dziobie, to musi niestety na plecach łowić. Top. To, nie, to też nie jest taka mała przynęta, 12,5 centa. Hak 5.0, nie pamiętam ile obciążenia, myślę, że około 4-5 gram. Gdzieś tutaj będzie. Także to taka, no, dobra przynęta, wszystko może do tego wyjść. Na pewno nie jakaś bardzo mała. Próbujemy. No bo powiedz, czym innym tutaj łowić? Offset żaba. Nic co ma kotwicę. Jeszcze mam taką muchę, wiesz? Która by się nadawała, dużą muchę, którą ostatnio łowiłem. A tak to nie mam pomysłu, żeby czymś innym tu łowić. Może wy macie jakiś pomysł, czym innym tu łowić w takich kapelonach, ale nie wydaje mi się, żeby były jakieś inne przynęty. Kiedyś była taki spun, taka wahadłówka też. Być może by dała radę, ale nie posiadam takiej przynęty. I nie mam pomysłu, czym innym można by to było obłowić. Zostaje mi tylko tak naprawdę żaba, żaden popper, żadne takie jak wizji, powierzchniowe przynęty, żadne pływające jerki, no bo tu są kotwice, tak? Odkryte i w ogóle nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby podać przynętę. Więc ciekawi mnie, czym tutaj jeszcze można łowić? Czy są jeszcze takie przynęty, które by się do tego nadawały? Idealnie na offset wszędzie, aż tam to. Nie? Mamy teraz temat do zrobienia. No i one tu muszą być. Ta prawa strona taka fajna, żarciutka. O, widziałeś? Tak, wyszedł mi i to było takie właśnie cmokanie w przynętę. To nie było takie branie, tylko takie tyt. Trącił ją tam ze dwa razy i czyli, wiesz, nie wiem jaka ryba,
Raczej to nie był potwór. Ale miarowa oczywiście, nie? Ale tak gadamy, gadamy, widzisz, że no są, tylko coś im brakuje. Czekajcie, powtórzę. Tak, tak, takie dziwnie, dziwnie, jakby trącenie, trącenie, wiesz. O łodyżkę? I patrzę, a to ryba. Zawinął za nią. No brakuje im takiego impetu, że wiesz, głodny chce to zjeść. Tylko wpada od razu, gdzie jest atak. Coś w tej pogodzie jednak się zmieniło, że one siadły. Jest? Żartujesz. Był? I to pod samymi tymi? Tak. Pod samą tą łodzią, to zacz. Czyżby coś się zmieniało nagle? Że ja miałem teraz branie, ty miałeś branie, a rzucamy cały czas tak samo, nie? Tak. I nic się nie działo? I to nagle może pokazać, ile tej ryby tu jest? Tylko po prostu one nie chciały. Ten nie powtórzy. Ten nie powtórzy. No tak. Już przewrócił ci się? Tak. A byś powiedział jaki? Jest! Jest, 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 jest! To może ten, co mówiłeś, że nie powtórzy. A jednak powtórzył. Ty, zobacz to! Ja dziękuję! No, panie. Panie, może ty miałeś o konia i to był inny, ale panowie, zobaczcie, co się wydarzyło! Zobaczcie, co się wydarzyło! Powtórzył, nie? Widzisz, jaki garbus? Cztery dychy ma? Może mieć. Może mieć. Dobry jest. Mówię, jest branie, ale patrzę, kurde, ty, okoń. Są tu ryby, tylko one nie chcą. No zaraz wam go pokażę. O Boże, na offset, na 12,5 cm, na seledyna. W zielach, w trawach. Polski wielki okoń. Temu przypon nie przeszkadzał. O, ale zobaczcie, jaki piękny garb. O, ale zobacz, jaki on ma tutaj, jaki on ma garb. Widziałeś to? O, teraz ładnie jest. Kto by się spodziewał? Piękny, ale zobacz, jaki garbaty. Jaki garbaty, zobaczcie to. 12,5 cm całe w pysku. Offset, kapelony i 1,5-metrowa woda. Piękny jest, nie? Piękny, zobaczcie to. Piękny. Stawię to tu, panę, i chwycę to. Spróbujemy, spróbujemy. Czy on czasami nie chce świniaka?
Nie możemy mieć rybę to. Tu? Szczupak przy samej łodzi się wywinął. No nie żartuj. Ale uderzył. Uderzył. Czyli na skraju stał, albo odprowadzał, bo teraz tego nie wiesz. Ja dziękuję, co ty masz dzisiaj? Druga pewna ryba, można by powiedzieć, nie? Weź, wycofaj ten. Nie, ja bym nie ten. Ja bym odpuścił. Wiesz co zrobimy? Wycofaj motor glide'a 5 metrów. I nie rzucaj tu przez 5 minut, wiesz? Później spróbujemy. Widziałeś? Co jest? No widziałem go, no. Oj, dawaj. Niech nas sala nawet wyciągnie. Żeby go nie spłoszyć, wiesz? Takie cukierki od Bartko Bites. Woda ciemna tutaj dzisiaj. Taka niezbyt przejrzysta, więc wybór pada na srebro. To kwestia wielkości. Czy to chyba to mniejsze? Zobacz, ja myślałem, że ten większy, a ja ostatnio miałem ten mniejszy, on fajnie mi działał. Chyba ten mniejszy założę. To zobacz, to jest jeszcze większe, Tomasz. Widzicie to? To jest jednak petarda. Zobacz, jaki to jest kawał zwierza. Muszę do tego zrobić specjalne łby. Zobacz, jaki kawał zwierza. Nie. Ewidentnie. Próbuję tą mniejszą. To i tak. To, no, to zostawimy sobie na inne wody. Może jak pojedziemy tam, gdzie jest dużo metrów. Ale muszę do tego jakieś głowy sobie uzbroić, przyszykować, zrobić takie, wiesz, na dużych hakach, żebym miał jak to zamontować, żeby to takie było te polskie miuras. A ściągamy, chociaż dobry kolor, nie? Dobry kolor, ale ściągamy, chcę te srebro spróbować, taki biało-czerwony klasyk kiedyś, nie? Może wrócę do niego, o, dobry hak, ale tak mi to srebro się podoba. O, taka ci powiem fajna, zbita ta guma. Gęsta, mocna, odporna na pewno na zęby. Jeszcze tu uzbrojona w podwójną kotwę i co? Próbujemy. Ja troszeczkę tutaj stanęliśmy na takim stoku. 4 metry mamy pod sobą. Troszeczkę ciężej spróbuję, ale chyba jeszcze dowalę oliwką, wiesz? Dokręcę sobie tutaj jeszcze chyba oliwkę, jak ją znajdę. O, jest. Niedużo. 4 gramy. Ale tak. Wydaje mi się, że będzie lepiej, ale nawet może za chwilę 6 czy 8 założę. O. Przecież ona w sobie ma ciężar też, ta mucha. Próbujemy Big Fisha złowić. A co tam? A, drzewko, panie, drzewko. Dobra, to już ci pomagam, czekaj. Odpłyń ci pomogę. O, to fajne zatopione tutaj drzewko. Podoba mi się to drzewko, panie. Mi też się podobało, ale... No, ale zepsułeś. Ale ciężko podpłynąć bliżej i założyć offset, nie? To jest właśnie to. To jest, widzicie, ta różnica. Można złowić rybę, niekoniecznie trzeba. Można ją wypłoszyć. No nie? Zobacz. Idealnie offsetem, żeby tu obłowić. A do tego na kanibala, pamiętaj, nie biorą. Wiem, znam ten kolor i ten kolor był łowny. Nie? Powiem ci, że... Oj! O! O, widzicie taki kolor? Pamiętam ten kolor, robił robotę, ale się skończył. Teraz ten, który jest, nie łowi. Nie łowi, dokładnie. No, tak to nieraz bywa. No to tak po cichutku się odsuń i trzeba o tym miejscu pamiętać. I tu, zobacz, tu jest 1,6, teraz też jest drobnica. Zobaczcie, jak fajnie, pokazało też jeszcze drobnicę. Nie wiem, czy to widać. Krzaki, drzewa. Dobra, głębokość to trzeba normalnie zrobić. Ty zobacz, taka zatoczka, to wszystko trzeba zrobić. Dziękuję. Na lekko. Proszę bardzo. Nikt nie powiedział, że trzeba na lekko. O, tak ci powiem, że już tak tym kijem czuć, jak tym rzucasz, że to taka, wiesz. Już ta 2,4 do 170 była na pewno lepsza, chociaż ten daje radę, nie? Ale na pewno by była poręczniejsza i lepsza.
Dobra, dobra, za dużo nie odpływaj. A, jeszcze. Nie, dobrze, dobrze, jeszcze. A dobra, wzdłuż możemy rzucić, wiesz? Albo jeszcze kawałek, nie? Może coś właśnie głębiej siedzi na tym stoku. Dołek jest, tak, tak, tak się wrzyna głębinka. Ciekawy temat. Cały czas ryby rysuję. No dzisiaj ty, no dziś. O, dobrze, dobrze narysowała, jeszcze kawałek. Dzisiaj myślę, że okoniowo by było mistrzostwo. Wszędzie okonie widzimy na sądzie, ale my dzisiaj nie mamy okoniówek. To tak zawsze jest, nie? Zobacz to, jak to się wyłania. Widziałeś, jak to się wyłania? Z wody? Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Dokręcę normalnie hamulec. Bo coś czuję, że tu się zaraz coś wydarzy. Jeżeli tylko coś tu koło nas pływa. No, zobaczymy. Klasyczna przynęta kontra potężna, wielka przynęta. Czy ktoś będzie miał branie? I jakiej ryby? Tomek z drugiej strony widział żerującą rybę. Ty, faktyko, zobacz, tu się spławia. Ty, tu okonki są. Widziałeś? Się spławia drobnica. Widział żerującą rybę. Będziemy próbować ją złowić. Nie wiemy dokładnie gdzie, wiemy mniej więcej gdzieś tutaj, troszkę może na granicy ziela. Nie wiem, czy nie mam za ciężko. Podawaj, podawaj. Ja chyba tak wolę dużo wolniej i dużo lżej, więc może sobie... Patrz, widzisz, widzisz? Okonie ganiają ukle tutaj. Normalnie, dzisiaj dzień okoniowy, my ze szczupakówkami, nie? Na sądzie co chwilę widać okonie. Zobacz, normalnie tu są oksy. No może wchodzą jakieś tam szczupaki do, na to też. O, na granicę. Ale ci powiem, że jechałem ją po trzcinach, po łodygach zalanych i nic się nie działo. Zobaczymy jak sobie... Tak, tak, tylko że nie ma jak zaprezentować. Patrz, to coś, zobacz. To cudo. Widziałeś jak jest zrobione? Jedna kotwa ukryta i takie wentyle. Musi trochę namoknąć, widziałeś? Za. Piję pij wodę. Spławi, pij wodę. O, napiłem. Dobra. Bez problemu, myślę. Nie mów, że ci wszystko ścięło. Tak. No i jak to było możliwe? A ty tam masz fluo? Nie, stalki. No to jak? Ale miałeś branie? No miałem branie. Kurde, od przodu wziął czy co? Ty, agrafka. Pokaż tą agrafkę. Nie wierzę. Może nie miałeś zapiętą? Miałem zapiętą. Nie wierzę. Mówiłem, załóż Robinsona. Mówiłem, załóż Robinsona, ja! Ryba spadła, szczupak uderzył, nie wpiął się, a teraz duża ryba wyszła, potężne branie i agrafka rozpięta. No i co ja mam ci powiedzieć? A weź ty, panie, kurwa! A weź ty, panie, pi, 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 pi. A nie nagrano jeszcze, bo ten, bateria siadła. A weź ty, panie. Co ty masz? Czekaj, bo może poprawić. Normalnie ten? No normalny, wiesz. Bum? Klasyczne. Troszkę popuściłem na opad. Nie ciągnę, popuściłem na opad i na opadzie wie. A, na opadzie. No. Tu. No nie powtórzy.
Ja pie. Pie. Co to dzisiaj jest grane u ciebie? Podobny kolor bardzo też, wiesz, no, tak w wodzie, nie? No, ale chodzi mi o to, że bardzo podobny. Identycznie, tak. I ten ogonek tak trochę tak dziwacznie chodzi, ale bardzo, bardzo podobna szybkość pracy i jakby, wiesz, ruch. Tak teraz zauważyłem, że kurde, tak troszeczkę większa wersja. No tak widziałem tą twoją gumę, mówisz i tak, wiesz, pierwsze co kolor jest. Przyspieszyłem. Widziałeś to? Zabrałeś mu spyska. Zabrałem mu spyska, tak. On... Znaczy, ale zobacz, ile tu rzucałem. Pytanie, czy w ogóle... Jest! Spadł. Spadł. Kurde, był. Też fajna ryba, taka z 7 dych, dobre. No. Zabrałem mu spyska. I patrz, powtórzył. Ale wiesz co, mi się wydaje, że on odprowadzał. Jak zacząłeś, jak korbą ruszyłeś, wtedy go, wiesz... Wtedy go ruszyłeś, nie? Bo ale numer. Wtedy go ruszyłeś. Ale numer był. Też to mam. Perłą łowiłem, zobacz. Pierwszy rzut tak naprawdę tu, chociaż mogłem nie rzucić w tym temacie. Ja chciałem ci pokazać, jak chodzi, że zobacz. No. Bardzo podobny ma ruch, taką amplitudę. Ty, no dobra była, taka 70, kurde, nawet z plusem. Dobrze powiedziałeś, była. Jaki my dzisiaj mamy peszej. No dobrze by mogło być, zobacz. To jest druga, która mi wyszła, nie? Ty wiesz, tak korbą przyspieszyłeś, bo chciałeś ją wyciągnąć i pokazać, nie? No, chciałem cię wyciągnąć. I on ruszył, nie? Ale to też był pierwszy rzut, więc normalnie mógłby mi... Pierwszy rzut, wiesz, jakby offseta wziąłem i chciałem to zacząć obławiać, bo tak to ten skraj robiłem. Więc to też mógłby być taki, wiesz, no... Mógłbym go złowić, jakbym normalnie prowadził. Mógł być chętny. No, mógł być chętny. Ale że za drugim razem ty puknął... Widziałeś gumę wywiną? Nie, wpiął się w ogóle. Jakoś musiał źle puknąć. Już tak może zachowawczo. Do złowienia ryba była. Ewidentnie do złowienia ryba była. Ale widzieliście, no piękna akcja. No, piękna, tylko z niedobrym finałem. Ale i tak bywa. Rybki też muszą mieć szansę dzisiaj. Ewidentnie taki niuans im brakuje może, wiesz? I troszeczkę my pecha mamy. Może za blisko mnie stanęłeś. A, dobra. To też jest, to. O, tu między nami jest fotel. Ale są tu te ryby, są. Nikt mi nie powie, że ich tu nie ma. Jest! Spadł. Położyłem na dnie. Podniosłem. Widziałeś? I bum, spadł. No zobaczcie, to mi zrobił. No nie do złowienia, patrz. A mówię, rzucę króciutko, położyłem nad niej i tak podbiję delikatnie, wiesz, inaczej wezmę, nie? I od razu No ten już teraz nie weźmie. To ten już się teraz ukuł. No ale to też pokazuje, że można próbować. Ale ten skraj moglibyśmy normalnie obławiać. A pi. O. Tyle se powiem. Była. Trzy razy mi się przewinęła na wędce, nie? Tak czułem. No i kończymy pomału tą nierówną walkę. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo strasznie wieje. Zresztą od rana, ale teraz w ogóle wzmógł ten wiatr. No widzieliście, mógł być dobry dzień, chociaż i tak był dobry dzień, no ja się obroniłem. Szczupak złowiony, ładny szczupak, no i piękny, potężny okoń jeszcze w takich okolicznościach i z takiej wody musi cieszyć. Ale mały niedosyt, bo dwa szczupaki zrobiły mnie wczoraj, to fajne ryby powyżej 70, a Tomasz dzisiaj słabo. Dam mu później małe kuku, burę, dam mu burę na koniec i... Będzie musiał się poprawić. No, dwie ryby spadły i trzecia ryba rozgięła agrawę. Widzieliście, jaka była, nie wiemy, ale na pewno ta duża. No ale takie właśnie jest wędkarstwo. Dobra decyzja dzisiaj, bo byśmy naprawdę nie połowili na dużej wodzie. Tutaj było ciężko i był problem z łowieniem. Mamy godzinę 12, czyli spadamy na obiad o parę godzin nad wodą, na te parę godzin
to bardzo, bardzo dobry wynik. Spróbujcie u siebie na takich leśnych jeziorkach, na tych płciznach, w tych kapelonach właśnie takiego offsetowego, innego łowienia. Wielka frajda z ryb i widać, że tak można. Piękne ryby kolejny raz się nam udało. Przepraszam, mi się udało złowić w tym roku ryby. No, ostatnio nie mam pustych wyjazdów, za każdym razem mucę. Także to będzie dobry rok. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiamy Was, trzymajcie się cieplutko. A my jeszcze tak naprawdę na jeden kancik na 10 minut. Albo nara, albo patrzcie, czy coś się nie wydarzyło. Jeszcze wyszło. Tak.